Cześć, cześć, z tej strony Jerek82, witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z Red Dead Redemption 2. Moi drodzy, dotarłem na miejsce. Pamiętacie, patrzyliśmy z tamtego wierzchołka góry na tą górę i tu są właśnie te nasze magiczne rzeczy. Dobrze byłoby spojrzeć jeszcze raz na mapę. To była tu mapa Jacka. Teraz tak, jesteśmy na szczycie i musimy zejść tu gdzieś w bok. No i tak będziemy gdzieś tu schodzić. Znaczy wiem już mniej więcej, gdzie tu jest zejście. Zejście jest tutaj, obok tego namiotu, bo tu w tym namiocie nie... O, nie, mogę to skrzynkę? Nie mogę, coś mi się wcześniej podświetlało. Może coś mogę zabrać. Mogę, właśnie. No, po drodze, zanim tu dotarłem, to o, tu jest zejście, moi drodzy. Dobra, później wam pokażę po drodze. Mój poziom honoru spadł, bo ukradłem chłopa, zabrałem mu konia. Przy okazji coś jeszcze zrobiłem. Oj, shit. Czy ja mogę tu wejść? Chyba nie. Ała. Czyli co? Pedałujemy znowu dookoła? Chyba tak. Oh shit, łowcy nagród są. Strzelili mnie, nie wierzę. I straciłem jelenia, i straciłem wszystko. No kurde. Oj, mojego konia straciłem. I dwa jelenie z dobrej skóry. W stanie idealnym, no nie. I kasę straciłem, i wszystko. I tylko jeden koń mój jest. Kurde. Nie, mam dwa. Mam dwa, ale tu miałem na nim, kurde, jelenia. O. Tam na górze stoi mój drugi koń. Stoi albo nie stoi. Stoi. Prrr. Uspokój się. Uspokój się. O, tu stoi drugi koń mój, którego ukradłem. Ale on stoi pusty. Straciłem skóry, a tam miałem skóry z jelenia, no ale dobra, nieważne. Idziemy jeszcze raz. Przeszukamy ten obóz. Przeszukamy, bo tu jest ewidentnie jakieś zejście. O, złapałem się, dobra. A tu? Tu coś jakby było. Przeszukaj właśnie. Mówię, bo innego wyjścia nie ma. Sznur pełry znaleźliśmy. F1. Skarb gangu. Pierwsza mapa prowadzi do na wąską grań przy Collins, gdzie znajduje się druga mapa ze wskazówkami. Druga mapa. Odblokowano znajdź skarb. No dobra. Ale ja znalazłem nie to. Sznur. Nie, oprócz tego znalazłem jeszcze to. Gejzery. Z tyłu jakaś podpowiedź nie ma. Gejzery, 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 ale czy mamy? Tu jest jakiś kanion. No i teraz pytanie, gdzie ten kanion może być?
Gdzie mogą być gejzery? W sumie nie wiem, bo za mało mapy tak naprawdę zwiedziłem. Zobaczcie, tylko mam taki mały kawałek, a tej mapy jest, patrzcie jaki kawał. Od groma, ale to nic, dobra. Jak spotkamy gdzieś gejzery jakieś. Trzy gejzery muszą być i jakiś kanion musi być. I statua konia. Tak, tu coś jest, jakaś statua konia, czy to skała? No nic, to pewnie będziemy gdzieś tam w dalszej części zwiedzania naszej. Tu wejdę. Wejdę. Ale czy teraz jak ja to stąd zejdę? Aj. No dobra, nieważne. Chodźcie konie na dół. Kurde, jeszcze poszedł, się stoczył. Mam konia z siodłem. Proszę bardzo. Mogę go w sumie sprzedać. Właściwie mógłbym zobaczyć, co to jest za koń. Słaby. Morgan, rasa Morgan, klacz, nadwaga, proszę bardzo, koń ma nadwagę, no ładnie. Czysty, spokojny, siodło w coś tam. No nieważne, w każdym bądź razie koń słaby i gruby i ma nadwagę. To nic. Dobra, Kazik jedzie za mną, a my musimy dojechać do naszego obozu. A nie mogę przypomnieć tego, że straciłem dwie idealne skóry. A na lasu, o, a może na lasu się tutaj złapać? Chyba nie. Straciłem dwie dobre skóry, kurde. Cicho, to tylko ja. Siemanko. Tu mamy swoje dwa konie. Niedobrze. To nie tak miało wyglądać. To nie tak miało wyglądać, bo wątpię, żebym miał tutaj... A może? Zobaczmy, czy mam skóry. To tu jest ozdoba z włoski iguany, to nie. Mięsko. Co to jest? Silne lekarstwo dla konia. To jeszcze mogę ci przekazać, chłopcze. Chyba nic. No dobrze, 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 dobrze. Już, 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 już. Teraz tu musimy wspomóc gang. Daj przedmiot. Co możemy dać? To możemy dać. Aha, teraz trzeba używać klawiszy. I nic więcej nie mogę. Przekazana za 200 dolków. Zobaczmy księgę rachunkową. Co możemy tu dokupić? Czym możemy tu wspomóc? To by były jakieś tam lekarstwa dla przyjemności, to nie. Amunicja. Kwatery 176, 240 dla konia potrzebuję. Byłoby dobrze mieć więcej miejsca do przywiązywania koni. Właśnie. Lokalne farmy sprzedają stare kurniki.
To by trzeba było. Kup stanowiska dla koni. Będzie tu można sprowadzać konie ze stajni lub przywołać głównego konia z powrotem do obozu. Proszę bardzo. Kurnik. Dodaj wartości odżywczej do gulaszu. Nie, ja bym to... Tak, stanowisko dla koni bym sobie kupił. 240. 212 mi zabrali. No i co? Mam dwa. Przywołaj swojego głównego konia do obozu lub zyskaj... Co? Zyskaj szybki dostęp do konia ze stajni. No dobra, kasy mi zabrakło. Kasy mi zabrakło. Kupiłem. To kupiłem czy nie to kupiłem? Nie to. To jest moje, proszę bardzo. I mam nawet jedno siodło. To nazwisko dla koni H. Odzyskaj mietek. Odzyskaj mietek. O, proszę bardzo. Odzyskaj kazik. O, to mogę tylko jednego tu? To jest drugi koń mój. Ale jaja. To mogę tu do namiotu tylko przywiązać jednego, ale tak, ten ma... Ten jest nowy, z siodłem. A mogę mu siodło zdjąć? Właśnie, zejdź stąd. Zobaczymy, czy mogę mu siodło zdjąć. Wyczesz, polować. Taki słaby ten koń jest. Taki słaby koń, ale dobra, to go przywiążemy tu dziada. Będziemy mieli, w razie czego będziemy sprowadzać tu wszystkie konie. No nie, miałeś przywiązać go. Może tam mogę go przywiązać, co? Przywiąż konia. No bym chciał mietkę odzyskać. No mietek jest, ale gdzie jest ten? No ten jaki malutki ty przy mietku. Jasny gwint. Dobra, wsiądźmy na mietka. Zejdźmy z mietka. A to mój czy nie mój? Dosiąść konia? Dacz jest właścicielem tego konia. Aha. Kurde. Odzyskaj kazika. Dawaj kazika. O. To by było elegancko. A gdzie jest mietek? A mietek w stajni. Słabo. Kurde, słabo, 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 słabo. Dobra, nieważne. Co ma być, to będzie. Jak tam nasze statystyki? Tu jakieś... Coś tu jeszcze, coś tu jest. Golić się nie będę. Zbadajmy jakieś nowe... Kto to jest? Nie wiem, kto to jest. Ale tu mamy jakieś... Coś mamy, ale nie wiem, co to jest. Tu będzie łóżko. Czy mogę odzyskać trochę amunicji? O, też dobre pytanie. Nie mogę. Jedzenia mam słabo. To trzeba iść gulaszu zjeść. O. O ile ugotowali tego gulaszu. Jest garnek z gulaszem. Dobre. Weźmy gulasz.
Może byśmy pojechali na ten bank w końcu, bo to tak. So you brought the loudmouth kid back to us. I'm sorry. I wanted them to hang him. Well, he amuses me. You done good, Arthur. Loyalty. Tak, 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 dobra. Już idź sobie, bo ja jestem głodny, muszę zjeść. Ale ja chyba jestem niewyspany, co? Karty rzeźnik. Gdzie tu ten bank był? Ja mam tu w sumie dużo tego, co ja mógłbym sobie zrobić. Co to jest? Olej do broni, to nie. Tu mamy kawę. Patrz ile ja tego mam. Gromy ciut. Papierosy. Odbiera małą część rdzenia, przynajmniej przywracają małą część rdzenia zabójczej precyzji, to nie. Bourbon z Kentucky. Przywraca małą część rdzenia. Dobra, dawaj to. O. Jeszcze raz byśmy to wypili. Bourbona. Dobra, brandy. No to dawaj, posiadam 3, to jedziemy z koksem. Jeszcze coś weźmiemy? Co mogę sobie tu jeszcze wziąć? Fajki. Fajki i dobra, idziemy. Tu tam trochę coś zabiera. Idziemy tu do naszego... Jose. Hey Arthur. No siemanko, cześć. Co tam masz dla mnie dobrego? Johnie. What do you want? Uncle told me something about a train. What did he say? Mary Beth overheard something about a train full of wealthy folk rolling down through Scarlet Meadows just south of the state border. Yes. Need help with it? I ain't even sure about doing it. Come on. At night, not too guarded, it's perfect. Nah, I ain't thought it through. You know, stopping a train, pain in the ass. Sure, but what if we could force a train to stop? Well, of course. We get a wagon full of something flammable, oil. Put it on the tracks. They see it. They know they either have to stop or die. Ain't no train driver wants to be cooked alive. That is kind of brilliant. For you. That is a real idea. I think that's the first time you ever had one of them. Shut up. You might be the first bastard to ever have half his brains eaten by a wolf and end up more intelligent. So we're doing it? Yeah, we're gonna need ammunition, guns, look real frightening, and some dynamite to open up the train. I'll get the supplies. Gotta head into town for Abigail anyway. Don't even ask. You go find us an oil wagon. Yeah, I know just the place. They're always heading into that refinery. There's an old rundown shack just over the border, north of a place called Dewberry Creek. Leave it hidden somewhere near there. Tak jest, szef. Wody, które można ukryć, że są oznaczone jako tamto, tamto. No to dobra, no to... Pojedziemy naszym kuniem nowym może. Bo ten kuń to taki słaby jest, nie? So Arthur, when I was in Valentine... Nosing about, I think I found something interesting. No, so. What's that, Tilly? Well, I'm not exactly sure. Something about the doctor's office. There's something funny going on there. Saw a bunch of nasty boys going in and none of them coming out. Hmm. Thank you. Maybe I'll go take a look. Anything else? No, just that. Well, keep looking. Will do. No właśnie, włamanie do sklepu. Wskazówka dotycząca napadu.
Gdzie to jest? O kryminał, znajdź dla niego książkę, no nie wiesz. O kurde, patrzcie ile tu tego jest, to się da przewijać. Dobry? No dobra, będziemy robić jakieś tam pojedyncze misje. Ten koń jest słaby. Bym powiedział, bardzo słaby. Zobaczmy, gdzie jest wóz. Czy wóz jest daleko? Tu są wozy. A tu jest bank. Co by tu zaliczyć najpierw? Albo bank, może bank? Tam mamy jednego konia. Ten koń jest słaby. Żebyśmy może pojechali do tego Valentine, zabrali naszego Mietka. Po drodze zajrzali do doktorka. No właśnie, po drodze zajrzymy do doktorka. A tego konia sprzedamy, choć on mi się bardzo podoba. Jest taki całkiem dość fajny, sprawny, ale... ale kiepski. No nic, pojedziemy do stajni, sprzedamy jego, zajrzymy do doktorka. Ewentualnie może na pewno podniemy na ten bank. Może tam byłoby parę groszy zarobić jeszcze, nie? Tak jest. Grzywna 300. Auction Yard. Czekajcie, bo ja, gdzie ja to jadę, to do tej stajni. Stajnia na samym końcu jest Javiera. Zaraz, kurde. Tu jest doktorek. Mi trzeba stajnię znaleźć, tylko nie wiem, czy to stajnia jest. O, świnie! Świnie, zbadaj świnie. Świnia Old Spot. Dobra, gdzie ta stajnia jest? Chyba tu. Przywiąż konia. Nie, przywiąż, tylko wjeżdżaj, sprzedamy go. Siodło zabierzemy. Kurde, 4,80 za niego są. Sprzedaj, dobra. Dawaj Mietka. Załóż siodło dla Mietka. Ej, no nie wierzę. Mogę albo tym jeździć. A ten będzie tu? A co możemy kupić? Słaby, słaby. Jeszcze słabszy. Tu mam swojego dużego kunia. Dobra. Gdzie tu ten doktorek jest? Chodźmy tu. Zobaczmy, co tu się dzieje. Szeryf. Do biura idziemy szeryfa. Well, look here. Maybe this is our man. You a bounty hunter, mister? Maybe. It depends. But I'm guessing you ain't here to pass the day, turn yourself in, or discuss the finer points of county law. Then I don't need to know much more than that. Till I got a reason to. All right. You smell that? This here's a livestock town, mister. Attracts delinquents and reprobates like flies. Now, I'm not a feller to pass a quick judgment, but I've been around long enough to know you don't hire a saint to catch a sinner. You bring me what I need, and I'll pay you well, and I won't ask no questions. So, what is it you need? Why don't you have a look at that poster on the wall over there? He's a low-down huckster.
He's been poisoning folks with his miracle cure from here to Annsburg. Killed more than Landon Ricketts without even pulling a trigger. Gets some kind of sick satisfaction out of it. The feller over at the saloon says he thought he saw him by the gorge straight north of here. You think you can bring him in? The money's good. I need him alive, though. I want to make sure the women he witted get compensated before he swings. I'll see what I can do. Well, good luck to you. No dobrze, to mamy kolejną misję. And we need him alive. That's an important point. Dobra. A jeszcze bym poszedł do doktorka. Gdzie jest doktorek? Tu jest doktor. Przepraszam, czy doktor przyjmuje dzisiaj? Hey there. Don't think I've seen you in here before. Gum, candies, tobacco. All the good stuff are on the shelves behind my counter. Tonics and medicines are on the table. Co ci mogę sprzedać, synku? Everything else, you should see the catalog. Well, let's see what you got. Sure, what you got? Wait a sec. You can't be over there. Kolega prowadzi ciemne interesy. Whoa! What the hell's the gun for? This is a robbery. Open the register now. Oh, please. Don't kill me. All right. Whatever you say. I'll open it right up. Dawaj kasę. Ale doktorek tam coś jeszcze na zaplecze kombinuje. A lot harder to give something back. Christ. Now to clean up. Jeszcze tu. To był zły pomysł. You take care. We need the law over here. I don't want to get involved with you, please. Oh shit. Mogłem się ubrać chociaż. All right, then. Stay calm. It's in good hands now. Śledztwo w toku. Będziemy się ganiać? On your way, people. This is a law matter now. Wejdźmy na dach, może na dachu nas nie znajdą. A, po co mi to było? Kurde, Artur, jaki ty durny. Dobrze, trzeba byłoby zwiać stąd. Koń nie usłyszał? Ale nie tylko koń usłyszał. Oni też mnie usłyszeli. Haliera. Kogoś utłukłem. Niepotrzebnie, szeryfa. Ja nie mogę, ty durniu. Teraz szeryf ci nie zapłaci. Przybyłeś go, dobra. Idziemy koń. Ale jeszcze bym tego doktorka tutaj, bo mnie ten doktorek coś tu mnie tu drażni. Thank you.
mogę tu wejść. To nic, dobra. To idziemy po tego. Aż tu miatek. Iho. A, nasz też nie jedzie, ty co za koń. Miał dęba stawać. Lewy kontrol spacja, a i co? A on lewy, on idzie do przodu. Masakrewa, no dobra. Wyjedziemy, musimy go na lasu chyba przyciągnąć, związać go, tylko nie możemy go zabić, to jest najgorsze. Tak to bym go szybko strzelił, byłoby po kłopocie, nie? Ale niestety. Jak nie, to nie. Znajdziemy go. Jakoś dziwnie. Pokaż tą mapę, czekaj. Się dziwnie tędy jadę. Bo to trzeba na dół zjechać. A mój. Nie tak dobry koń. Ale właśnie, lewy kontrol i spacja, to on powinien stawać dęba. Tylko coś nie działa. Coś nie działa to. Przeszukaj obszar. Przeszukamy, o kurde. Kolega już tam jest. Are you Benedict Albright? Oh, sir? Huh. Kind of look like him. And I was told he'd be up here. No, not me, sir. It's because I want to buy some medicine. And I heard, good things. I'll pay in gold. If you could help me find him. It's just... My mother's real sick. Oh, well, if that's the case, if it's for a sick woman, I'd be happy to help. I'm a healer, you know? A medical man. Finest medicine in the state. Game's over, mister. Put your hands up. Taking you in. Taking me in? What for? Apparently that stuff you're pushing is killing folk. And there's a price on your head. I don't know. It ain't my business. Come on, partner. That's crap. I'm a healer. I got an aura. I speak to spirits. I'm a scientist. Folks get real angry for no good reason. Ja wpadnie do wody na bank. This is a mistake. Keep your hands up, buddy. They only want you for questioning. I have to insist that this is a mistake. Don't be a fool. Kurde. Nie pykło. No i dobra, będziemy go teraz ganiać. Czekaj, dawaj lasso. Gdzie on tam płynie? Gdzie on? Tu płynie aż tak daleko? O skubany. A
Mam go czy nie mam? Kurde. Ja tak z koniem płynącym to tak szybko nie podjadę chyba, co? Pierdziele. Koń się utopi. Ono tu. Koń się utopił, ale jajca. Kurde, tamten mnie nie słyszy. A ja se z lasem będę tak biegał? Cześć, misiek. Trzymając to nosi, kiedy jesteś blisko skutania, trzeba by go związać. No dobra. No i super. Oczywiście, że najpierw go ograbimy. Nie inaczej. Tylko dwa dolce i tabliczka czekolady. No dobra, Houston, ale mamy problem, bo konia nie mamy, nie? Kurde, teraz będziemy pedałować na piechotę, nie wierzę. Taki kawał. Ale koń wziął. Może go jeszcze dogonię, tego konia. Albo i nie. O, jest tam konie. Koniku. Zaraz wrócę po niego. Zaraz. Jakie koniku, nic się nie stało. Nie widzę nic z tego dziada. Cicho, koniku, cicho, cicho. O to chodziło. Dobra, i teraz może... Ej, bo mi ukradną tego, stop. Śledztwo w toku. Co oni pieprza za głupoty? Nie. No co za dziady? Nie wierzę. Nie wierzę. Fala niepowodzeń. Zgubiono przestępcę. Jak zgubiono przestępcę? Mam przestępcę. Nie zgubiono.
Masakra normalnie. Wychłodzenie, tak. O, już nie będziesz wychłodzony. No uczucenie. Necessary. I'm a medical man, a healer. It's all just a big mistake. Oh, I don't mistake, feel very well. I told you to shut up. Well, who made you judge? I'm only in it for the money. Siema, chłopcy. Oh my lord, I wasn't expecting you back so soon. Mrs. Calthorpe was just leaving. Sure. Where you want him? Cell in the back. Do celi? Proszę bardzo. Na glebę dziada. There's been some terrible mistake. I never did it. Any of it. I thought I told you to shut up, partner. But I told you. But nothing. Shut up. And good luck. It's been real fun. You ain't much of a man. You ask folks for forgiveness, you remember this, partner? I've already forgotten. Now, sir, how much did you offer? $50. No właśnie. Thank you. Ja również. Madam. Bawcie się dobrze. Remember what I told you. Mam 50 baksów więcej. Super. Jeszcze mnie ten doktor nie daje spokoju. Właśnie, jeszcze mi ten doktor nie daje spokoju. O, proszę, jakie szulerstwo. Jeszcze tu parę groszy, jakbym skonfiskował, to by było w ogóle elegancio. Może też obrona tę sekretną działalność, no to... Tylko w jaki sposób? What are you looking at? What do you want? This is private. Get lost. So? Kurczaki. Załóż chustę, panie kolego, żeby nikt cię nie nakrył. Weź teraz... Dynamita go? Teren prywatny? Ja wam dam teren prywatny, jak wy takie. Kto mnie widział? Wybuchło coś. Nic nie wybuchło. To może tędy trzeba byłoby wejść. If you got any more of that poison you sold, can you drink it all yourself? There! Look, it's them! This what you want? What the heck? Don't I know you? It's time! Nie wierzę.
Ja porażka, zabiję szerifa, nie wierzę. Jak mu się nadziałem. Nie żyjesz. Po raz kolejny. Masakra, liczba porażek to jest normalnie przerażająca. Ale mam kasę, mam 82 dolce, dobra. Żyję. To jest najważniejsze, żyję, koń jest. Mam zablokowaną tą misję, więc trzeba tak, jechać po konia. Jedziemy po ten wóz, ukradniemy, trudno. No chodź tu, Mietek. Tak jest. Cicho. Coś byśmy zjedli. To jedzenie jest tu. Ryba. Czuwajka kania. Czuwajka kania. Po nocy, w sumie może po nocy to i byłby lepszy nawet pomysł, żeby ukraść coś, nie? To mniej może mnie ktoś zobaczy. Zanim to bidnie, nie? To jeszcze byśmy coś zjedli. Co to pieczone mięso, zwierzęta drobne, dawaj. Zwierzyna drobna z tymiankiem, o, to se zjemy. A dla konia damy ciastka? Damy ciastko dla konia. Jedno mamy tylko. Masz ciastko, Mietek. Dobra, czy my daleko mamy jechać? Tam jest jakiś obóz. Podejrzewam, że to gdzieś w tamtym kierunku. No, ten jak zwykle sarny przeleciała, a ten się boi. Czego ty się boisz? Mnie tak skacze. Ja pierdzielę. Koniu. No. Zabójca koni. Tragedia, co? Ej, tu jest kolejny koń jakiś, ty. Skąd on tu się pojawił? Co to jest za koń? To jest mój koń? O co, come on. Teraz nie wiem, który jest który. Ani jeden, ani drugi nie jest mój. Coś tu jest nie tego. Musimy wozy stąd ukraść. Czy one będą przywiązane do konia, czy już nie? A co to jest za koń? Skąd on tu jest? Cześć, kolego. Dziela, ale ich tu jest. Wow, wow, kurde. Siodło zabierz chociaż. Koń zdech, ale siodło mogę zabrać? Dupiec siodło, on mnie odstrzelał, ty. Ja pierdzielę.
No właśnie. Tak się kończy głupia zabawa, moi drodzy. Który dzisiaj? Czwarty? Piąty? Można by powiedzieć, że fala niepowodzeń normalnie przekracza, nie wiem, moje możliwości. No to chyba oznacza tylko jedno, że czas chyba najwyższy kończyć to i chwilę sobie zrobić odpoczynek. Grzywna 105. Ja pierdziela, skąd ja wam to wezmę? A to nie jest mój koń. Nie wiem, czy to jest koń, ale na pewno nie mój. Mój był taki z irokezem. A ten nie wiem, skąd on jest. Tam siodło leży, właśnie. Muszę iść to siodło. Dobra. Nie było pytań? No, czy idziemy po siodło. Muszę siodło buchnąć. Znaczy buchnąć. Zabrać, a nie buchnąć. No może tam koń stoi cały. No bierz to siodło, przecież to moje. Nie to. Spokój. Tylko siodło chcę wziąć. Skurkowanie. Nie, to nie. Jo, konie. O, co oni? Po raz kolejny. Super. Super, dobra, ostatnie podejście, jak mi teraz nie wyjdzie. Ale tu stoi jakiś wóz z ropą. Tu nawet z koniem stoi. Może tak trzeba byłoby zrobić. O. Ja nie wiem, czy on jest. Może to tak trzeba było od razu zrobić, nie? Podjechać z ropą do rafinerii. No już, skręcam, nie widzisz? Kurde, to nie tak ma być. Jak to zrobić, żeby było dobrze? Trzeba byłoby go po cichu zadźgać. Za pomocą na przykład noża. Zwykłego. Ale to siodło bym zabrał, bo to siodło mnie wkurza tutaj. A ich tu jest więcej. Ciekawe, czy mnie zobaczy, jakbym rzucił. Daj! Czemu on nie może... Kur... Konia mi zastrzelili. To jeszcze jedno podejście. Ostatnie. Ostatnie. Wiem, co trzeba zrobić. Gdzie jest mój koń? Siodłobym wezmę czy nie?
Wola strażnika. Dobra, ostrzeżenie, chodź, chodź, kurde, jak on mnie ostrzega to. Dobra, dobra. Ale nie mogę mu założyć siodło. Skórkowanie, dobra, wyrzuć to siodło w takim razie, ale to moje siodło. Robimy małą zabawę. Nie mamy. Konie, uciekajcie. Konie uciekły z wozem? Uciekły z wozem. O to chodziło. Ktoś mnie goni? Dupie wasze śledztwo. Mam was gdzieś. Jest ważniejszy dla mnie wóz. Tylko jak to zatrzymać? Jedziemy. Azor. Azor za mną. Tu mamy kolejny jakiś, ty. To nie mój koń. Ja nie wiem, skąd ja mam tego konia. To mnie najgorzej martwi. Się okaże, że nie będę miał ani raba, ani tego innego jeszcze, nie? Ale na pewno to nie jest mój koń. No. Ale tak jakby sobie ze 30 koni przytargał, kurde, to by było elegancjo. Dobra, gdzie my mamy jechać? Gdzie ja jestem w ogóle? O kurde, to tą drogą trzeba jechać. Dobra, to pojedźmy drogą, może bez wygłupów, żeby koło się nie urwało. Popędzimy za to konia maksymalnie jak się da, co? Kolega zejdzie z drogi, bo staranuje. Blisko było kamienia. Ta droga dobra czy niedobra? O kurde, niedobra. Hamuj. Kozy już zbadane były. No nie wiem, czy ja tędy przejadę. Przez rzeczkę. O, podal, krzaczka. No, o, mam kolejny powóz. No to jakiś lisek chodzi, lisek koło drogi. Cześć chłopaki. Dacie się wyprzedzić czy nie? Jest gdzieś tu. Pytanie gdzie? Tu. Tu za to szopą mam schować? ABS nie działa u konia. Masakra. Chyba tak, za to szopo. Bo do szopy raczej nie wjadę, ale za szopo.
mogę postawić. No właśnie. Ropy do ognia, wróć do obozu, powiedziałem, że wóz już czeka. Kurde, gdzie tam radioobóz jest? Tu jest stajnia niedaleko, ja bym chciał do tej stajni dojechać, dobra. Dawaj chabacinę. O, tu. No Jezu, odpocznij, ja ci tam odpocznij. Wstawaj do roboty. Chodź tu. Jep. Co za głupi koń. Chodź tu. No głupi ten koń, no. Dobra, gdzie jest, moi drodzy, tu jest stajnia. Co ja chcę jechać tu? Tu chcę jechać. Zobaczyć, czy ja mam tego swojego konia, bo mnie coś tu... A, to stajnia jest tu, tak blisko? Coś mnie tu nie gra. Co ja za konia sobie wziąłem? Czyli to koń jest. W ogóle. Węgierski pułk Christus. Dobra, sprzedaj go. Zarządzaj posiadaniem... Siodło odłożone, okej. Tu jest Kazik. A tu brak konia. It can get real muddy out there sometimes, can't it? Can't go a minute without getting everything caked. Dobra, siodło. Czekajcie, Yuki. Ulepszone, no. Śpiwory. No dobra, to by... Kazik, a gdzie jest ten drugi koń? Dobra, Kazik jest Kazikiem, ale ja muszę teraz jechać do obozu, a obóz jest... Jezu, tam. I tu powinien stać mój drugi koń. Ale nie widzę, żeby on stał. To mnie martwi. To mnie martwi, że nie mam mojego drugiego konia. Mam tylko tego, a gdzie jest mój ten? Może Valentine został? Właśnie, czekajcie, tu ktoś się drze znowu, ja pierdzielę. O Jezu, masakra, Valentine, tu jest Valentine. A to... Nie no, mam tylko jednego konia, chyba że tam jest przywiązany do tego. Co tu się dzieje? Co się stało? Co się stało? You okay, mister? Włączył koń się znowu. Please. I've been bitten by a snake. Mam ci wyssać znowu jad. Wolałbym cię strzelić. Okay. Ale jeszcze przechodziliśmy raz. Not a word to anyone. Cię znajdę. Cię znajdę i odstrzelę. Dobra, pojedziemy do obozu, bo mnie bardzo mocno ciekawi, czy tam mój koń jest, ten drugi. Czy Mietek tam jest. Niemożliwe, żebym ja sprzedał swojego konia.
Namiotek powinien być przywiązany chyba tam do tego, do tych patyków, nie? Ale zobaczymy. Czy jest, czy nie ma. Co tu mamy jakieś? Iho! Tu jakaś stara rafineria była, czy coś, nie? Dobra, nie ma... O, tu jakie konie stoją. Kentucky Saddlery. Tylko mnie interesuje ten łaciaty. Bym tylko tego łaciatego z chęcią sobie wziął. Tylko łaciaty mnie interesują. Mógłbym sobie zrobić nawet całą taką, nie wiem, farmę łaciatu. Dobra, dojeżdżamy do obozu już chyba. Pokaż, czy stoi tu mój koń. Kurde, nie stoi. O Jezu Święty. O Jezu Święty. Koń mi jest teraz nie... Twój aktywny koń jest w obozie, a nie ma żadnych koni w stajni. No właśnie, nie wiem gdzie jest mój kurde drugi koń. Chyba zginął. No nic, dobrze, moi drodzy, w każdym razie nie mam jednego konia, dobrze, że mam chociaż tego konia. Tamten musiał chyba zginąć gdzieś. Bo nie widzę na mapie, żeby gdzieś stał. Na górze go na pewno nie zostawiłem. Musieli mi go zabić. O, tu jest kolejny poszukiwacz. List gończy, właśnie, dobra. W każdym razie, moi drodzy, ja idę sobie odpocząć, a wy się bawcie dobrze. I do zobaczenia, mam nadzieję, w następnym odcineczku. Trzymajcie się, hej, hej.